Mam około pół godziny, więc proszę od razu mi wybaczyć, że będę się ślizgał po różnych rzeczach. Chciałem jakby troszkę wyprowadzić tę konferencję z tego, co będę mówił. Zależało mi też na tym, żebyśmy wspólnie taką refleksję zrobili nad pojęciem uważności. O co tu trochę chodzi, ale też z pokorą, ponieważ masa uważności jest pozawerbalnego i to jest opowieść o niej, nie jest jej doświadczeniem, ale chciałbym wspólnie z wami się przyjrzeć temu, o czym będę mówił, to mniej więcej tu widzicie, więc chciałbym zobaczyć pozycję uważności trochę obecnie w świecie, czyli no, czym się to wyraża, również takim no, problemem, który mamy wokół uważności i takiej spopularyzowania i McDonaldyzacji i wspólnie się zastanowić, jakie są przeszkody w jej rozwoju, ale i rozwijaniu naszym własnym, co powoduje, że ona tak trochę degeneruje i wrócić do korzeni, do fundamentów i zobaczyć, czy właściwie po co my kultywujemy uważność. Właściwie o co być może chodzi, o co chodziło przez te wiele tysięcy lat w tej tradycji kontemplacji i patrzenia do wewnątrz. I to będę starał się to jakoś tutaj wspólnie z wami pobadać, nawiązując, czy rozszerzając, wychodząc poza uważność i kończąc trochę takim szukaniem potwierdzeń w badaniach naukowych rzeczywiście, że uważność działa w tej sferze prospołecznej, zmienia nas, transformuje, powoduje no, różnego typu korzystne zmiany w naszym podejściu do innych ludzi i do świata. To taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie. Ale zanim to się stanie, moi drodzy, osadźmy się w tym miejscu i w tym momencie, więc najlepiej jak możesz teraz, to zapraszam cię, jeżeli to jest ok dla ciebie, żeby na chwilę zamknąć oczy, dosłownie na chwilę, jakby zwrócić uwagę do wewnątrz, jakby wrócić, czy osadzić się, czy przybyć tutaj w swoim ciele, czyli w tym, co doświadczam w tym momencie w mojej przestrzeni wewnętrznej, najlepiej poprzez kontakt z krzesłem, z pozycją ciała. Możesz zadbać, żeby była trochę bardziej wyprostowana, otwarta. Jak odczuwasz swoje ciało, ten moment, tę chwilę? Może co w tobie teraz jest? Czy może zawieść jakieś oczekiwania, plany? Przez ten moment ofiaruj sobie to, żeby po prostu być. Wraz z oddechem. Jeszcze przez moment. Chciałem zadać ci pytanie. Spróbuj zobaczyć, czy ta odpowiedź gdzieś wypłynie z głębi ciebie. Pytanie jest, dlaczego tu jestem? Tak? Dlaczego tu jestem? Może też drugie, dlaczego praktykuję albo chciałbym praktykować uważność. Daj sobie chwilę czasu. Pozwól, żeby to samo przepłynęło. Pozwól, aby to pytanie, czy te pytania jakby zapadły trochę głębiej w ciebie. Dlaczego tu jestem? Dlaczego pragnę, czy też rozwijam uważność? Porzuć jakieś oczekiwania albo nie wiem, nasuwające się w jakieś proste odpowiedzi. Daj sobie miejsce na to. Niech to jakoś rezonuje i pozostanie też trochę z tobą może na resztę tego dnia. Tymczasem proszę już o powrót, o otwarcie oczu, ale już mam nadzieję trochę takim bardziej zakorzenieniu w tej chwili. I spróbujmy no, zająć się tym tematem. Więc pierwsza sprawa jest taka. No właśnie, co ludzie rozumieją przez uważność? To jest ciekawe na przestrzeni lat. Jak 10 lat temu mnie pytano, Paweł, czym ty się zajmujesz? Ja mówię, wiesz, to, uważnością. No nie tylko, ale to jest tak najbliższe mojemu sercu. Uwa, co? Że co tam, uwagę tam? Coś z tą uwagą, że tak trzeba ją utrzymywać, czy skakać? A teraz, powiedzmy od 2-3 lat na to pytanie, czym się zajmujesz uważnością? O rany, daj spokój, wszyscy to teraz robią. Ojej, to jest tak, to jest modne teraz. To obrazuje, co się zmieniło w Polsce też, że to jest coś, co już jest takim elementem jakby mainstreamu i czegoś bardzo obecnego. I też tyle osób, ile chciało, a nas zaskoczyło, że tutaj no, no, blisko 500 osób było zainteresowanych, tyle nie mogło wejść, ale to też coś obrazuje. Też często pada takie inne. A, to jest taki new age trochę. A, błogość, bliss i tak dalej. Albo że to jest religia. O, ja słyszałem ciebie, ty mówiłeś o buddyzmie. Nie, wiesz, to jest katolicki kraj, to te buddyjskie idee. Też czasem są takie odpowiedzi.
Oczywiście rozumiemy, że nie o to chodzi. To jest oczywiście coś bardzo świeckiego, coś bardzo oderwanego. Znaczy, ma korzenie, ale to jest coś, co nie możemy sprowadzać do tego. Wreszcie w kontekście psychoterapii, którą się dużo zajmuję, to jest taka technika, ja ją robię, to jest proste, ale to pomaga, redukuje lęk, depresję i tam bla, bla, bla. Technika. No i może coś, co nas może spaja, to jest coś więcej, to jest jakiś sposób bycia w świecie, sposób poznawania siebie, relacji ze sobą, jakiegoś odkrywania, może szukania czegoś poza nami. No ale idźmy z takich, właśnie zobaczmy, jak to jest. No, jest to element głównego nurtu w medycynie i psychologii klinicznej, no, chociażby to, że mamy tu profesorów, wykładowców z Oxfordu, coś pokazuje obecny stan rzeczywiście, ale też ilość uważności i medytacji na okładce Time'a, ponieważ to jest wskaźnik tego, co jest ważne. Wiele, to nie wyczerpuje, ale już mamy 75. rok, po raz pierwszy raz się pojawiła. Naprawdę jest coś istotnego. U nas w Polsce mamy więcej dekady opóźnienia, to ostatnie 3 lata, powiedzmy, obserwuję taki boom, także w księgarniach było z przodu, tam, że takie impulsywne kupowanie jakby to z przodu stoliki. Wreszcie, jak patrzymy z perspektywy naukowej, mamy krzywą wykładniczą. Nie są świeże dane, powiedzmy sprzed paru lat. Obecnie to jest około czy ponad 1000 publikacji rocznie. Nie sposób tego przeczytać i przetrawić. Jakiś czas temu można było, ale od pierwszych publikacji, tych najważniejszych w bólu właśnie Johna Kabat-Zinna, 81 rok, to jest wykładnicze. Jest ogromna ilość ludzi, którzy się tym interesuje i zajmuje. Wreszcie, no mamy takie niesamowite wydarzenie, jak spotkania Dalaj Lamy z Timem Aaronem Beckiem, czyli twórcą terapii poznawczo-behawioralnej. To był 2005 rok, konferencja terapii poznawczej w Göteborgu. Miałem to niezwykłe szczęście, że tam byłem i trzeba powiedzieć, to było niesamowite, bo to było takie poczucie, w jaki sposób te zupełnie różne, wydawałoby się, tradycje myślenia mają bardzo dużo wspólnego. To była konferencja, w której uważność dominowała nam, tuzy terapii poznawczej, jak Paul Salkowski, się przemykali gdzieś pod ścianami. No, w takim sensie, że widać było, że tu jest coś ważnego i takiego bardzo istotnego. Się dzieje i jakby na spotkaniu też tej terapii poznawczej i uważności powstała właśnie terapia poznawcza, no, oparta na uważności, o której będzie mówił Mark dzisiaj na pewno więcej. Kolejna rzecz to jest właśnie takie rozumienie, które płynie też z rozumienia kontemplatywnego gdzieś uważności i znaczenia dla społeczeństwa. Przyznam, że to była inspiracja również do naszej dzisiejszej konferencji. Znowu los mnie obdarzył takim szczęściem, że w tym uczestniczyłem. Był tam na przykład polityk Tim Ryan, który jest takim kongresmenem z demokratów, napisał książkę Mindful Nation, która miała poruszyć Amerykanów do powrotu do pewnej takiej tożsamości, ale takiego właśnie życia uważnego. Było tam wielu prawników, pracowników socjalnych. My dzisiaj też ich mamy. Mamy też, będzie jednym z mówców, na przykład Kasia Przyłucka, która jest prawnikiem. Bardzo jestem, czekam na to. I też dużo innych wspaniałych ludzi w różnych zastosowaniach, które mamy na dzisiaj w Polsce. Może jutro będzie znacznie więcej tam, gdzie tego najbardziej potrzeba. Czyli w takiej przemianie, powiedziałbym, naszej wspólnej. Także to jest ważne. Z drugiej strony, no ewidentnie mamy jakąś McDonaldyzację, czyli takie spłycenie, zredukowanie, taką trochę, jakieś nieporozumienie wokół uważności. W dużej mierze to jest panaceum na wszystko. I trzeba, żebyśmy się trochę bili w piersi też jako nauczyciele. Czasem zbyt entuzjastycznie próbują być, tak, to pomaga, tu depresja, to jest lepsze od wszystkiego. Nie mamy takich dowodów. To bardzo pomaga, ale nie każdemu i nie na wszystko. Pokora. Ale to jest jeden z powodów, że to niestety dewiuje. No inna jest taka, że teraz w reklamie wszystko jest zen, czy mindful, czy uważne. Ja sam się biję w piersi, bo mam laptop zen ultrabook Asusa. On się nazywa zen. Nie wiem, czy to wpłynęło na mój zakup, to bardzo fajny laptop, ale to tak działa. To się stało takim elementem marketingu, co oczywiście znowu to wypacza i robi takie uważne. No, znowu, to obiecanie, że to jest ziemia obiecana, to w dużej mierze poszło w taką stronę, że to jest takie dla naszej kultury konsumpcyjnej kolejna metoda jeszcze z takiego Red Bulla. To ja się tak skupię i będę ten przyjemny moment tak... Ja będę argumentował i mam jeszcze rozumieć, to nie o to do końca chodzi. To trochę może tak być, ale nie możemy się na tym zatrzymywać. No i wreszcie jako technika. To jest taka technika, ja to mogę przeczytać po prostu sobie. To proste, na oddechu, bla, bla, bla. No nie ma co w ogóle tego praktykować, czy się tym zajmować, to jest po prostu banalne. Nie. No i właśnie, ale co to jest ta ważność, nie? Więc pierwsza, i właśnie co jakoś powoduje te przeszkody, czyli spłycenie, więc zacznijmy od tego, że pewnie nawet jak nie znamy tego pojęcia, to wszyscy mamy takie momenty, kiedy się czujemy zatopieni w przyrodzie. Jakoś wychodzimy trochę poza siebie i mamy taki wow. Wszystkimi zmysłami jesteśmy obecni, na przykład nad jeziorem, w górach, w lesie. Jesteśmy wtedy obecni świadomie. I to jest bardzo ważny, kluczowy aspekt świadomości, nie? Pierwszy taki, tak?
Łatwo jest to robić właśnie, kiedy jest tak miło i przyjemnie, rzecz jasna, ale to jest takie pierwsze doświadczenie, które czasem ludzi popycha. A co by to przenieść w moje życie szerzej i mocniej? Ale czy zawsze tak jest? Bardzo często, mimo że jest piękna przyroda, te marzenia, urlopy i tam odpocznę. Guzik, wszystkie deadline'y, problemy wożę ze sobą i mam głowę pełną, mindful, prawda, czyli pełną głowę myślenia, obaw, planów i nie jestem tam, gdzie jestem. Zobaczcie, konferencja się nazywa Gdziekolwiek jesteś, bądź, nawiązanie do książki Johna. I w naszej tutaj tradycji jakby uczenia uważności mówimy o autopilocie, czyli takim nawykowym myśleniu, nawykowych procesach wewnętrznych, psychicznych, które nas jakby zabierają z bieżącego momentu i wpychają no, w najlepszym razie w jakąś wędrówkę myślenia. No i co, panie Pawle, czy to jest problem? No jest i nie jest. Mamy ciekawe dowody. Lubię to badanie cytować, to jest no, w czasopiśmie Science, czyli no, już lepiej nie można. Killsworda i Gilberta 2010, jedno z pierwszych z użyciem smartfonów. Bardzo proste badanie. Było, ludzie dostawali na smartfon parę pytań. Jedno, co właśnie robisz, jak bardzo jesteś świadom, obecny i jaki jest poziom twojego szczęścia. I jak widzicie, co się okazało? Prawie połowę czasu nie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. A? Czyli nas nie ma. Gdzie, tak, planujemy, jesteśmy albo w przyszłości, albo w przeszłości. To jeszcze nic. Ważne jest to dalsze. Otóż ten fakt, na ile jesteśmy obecni w bieżącym momencie, lepiej przewiduje, jak się czujemy, nasz dobrostan, niż to, co robimy. Przecież to jest nieintuicyjne. Jak jestem na Hawajach, nie wiem, jem ulubioną... Nie, na ile ja jestem świadomy. To jest jakby potwierdzenie takiej intuicji, czy takiej kontemplatywnej mądrości, że naprawdę sztuką życia jest życie w bieżącym momencie. Ale mam pytanie do was. Jest taka czynność, którą robimy zwykle, jesteśmy w niej obecni. Co to jest za czynność? Jaki macie pomysł? Zwykle tam lubimy być. No. Brawo, nie pytam dlaczego, skąd wiecie, ale czycie, seks. Tu jest na samym końcu, widzicie, jest im bardziej w prawo, tym bardziej jesteśmy obecni. Podczas seksu, dzięki Bogu, jesteśmy obecni. A jak widzicie, praca jest takim największym, taką bańką po lewej stronie, w niej najbardziej nie, więc praca to nie jest miejsce, gdzie lubimy być obecni. Może to też jest miejsce, przestrzeń na jakieś zmiany. No teraz to ma znaczenie w ogóle w naszym życiu, ale jak mamy problemy psychiczne, będzie o tym dużo mówił Mark, jakże ja tylko troszkę powiem, to ogromny problem. Słuchajcie, w tym momencie z 1,5 miliona Polaków ma objawy depresji, ze 20% nas będzie miało w ciągu życia epizod. Także to dotyka każdego z nas, w ogóle zaburzeń psychicznych w największych badaniach amerykańskich, o ile 46 czy 7%. Naprawdę to jesteśmy bardzo na to podatni. Teraz co cechuje te problemy? Cechuje mi jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, takie repetytywne, negatywne myślenie. Ono ma postać w całej ogromnej rodzinie zaburzeń lękowych formę zamartwiania i katastrofizowania. Czyli ja obawiam się, a co to będzie jeśli? A co to będzie, jak stanę przy mównicy i mnie zatnie i będę na was patrzył tępym wzrokiem? A co to będzie, jak zachoruję? I tak dalej, i tak dalej. W depresji patrzę wstecz i ruminuję, czyli dlaczego wie, co się ze mną dzieje, dlaczego ja mam te kłopoty, dlaczego ja nie mogę spać, dlaczego ja to zrobiłem. To jest taki proces, który angażuje i powoduje, tak jak ładnie na tym rysunku, że nas tam nie ma. Mało tego, ten proces angażuje takie brzuszno-przyśrodkowe części mózgu i wiemy, że one są bardzo skorelowane też z zaburzeniami psychicznymi, czyli nasz mózg, można powiedzieć, jest zaabsorbowany czymś, co jest bardzo niezdrowe dla niego. Uważność właśnie jest pewną drogą jakby w jakimś sensie bardziej umiejętnego bycia, wychodzenia z tego, ale często też przeszkadza nam, sądzimy, że tego nie może być, żebyśmy byli uważni. Właśnie, więc co? Pragnę być uważny, to jest tak częste zjawisko. O ile co? O ile bieżący moment jest przyjemny, tak? O ile jest super, o ile jest fajnie, są fajni ludzie, ładna przygoda, wow. A co jak nie jest przyjemnie? A co jak mam myśli, których nie chcę? A co jak mam emocje, które są dla mnie trudne i bolesne? Co jak wspomnienia? O nie, lepiej nie, tylko nie to. I jest ogromne zagrożenie, które też obserwujemy, żeby używamy medytacji uważności do oddzielania się od bieżącego doświadczenia. Czyli ja on tylko robię, jak mi coś smakuje. Biorę tylko co uważam jest dla mnie dobre i przyjemne. Konsumuję, ale nie robię tego, co jest istotą uważności gdzieś, czyli pewnego otwierania się na to, co jest trudne i bolesne, żeby być bardziej autentycznym, bardziej prawdziwym, i w jakimś sensie uwalniającym się z tych naszych obron różnych i sposobów radzenia, które nam kopią pod nami dołki. Tak? Albo tak jak na tym rysunku, no zamiast medytacji nam dzisiaj jakieś takie różne odczucia czy ból, to lepiej zjem ciastko. No, tak często bywa, to często słyszymy od naszych adeptów. Tymczasem te wszystkie nasze niedoskonałości, te trudności, te problemy, to jest coś, co jest no, niezwykle ważne dla nas, dla naszej
bardziej pełni dobrostanu, ale właśnie ich objęcie, ich otwarcie i wyrobienie sobie pewnej relacji, pewnego stosunku opartego na serdeczności, na współczuciu, na akceptacji. To jest gdzieś bardziej esencjonalnie związane z uważnością. Tak, także te pierwsze tygodnie czasem treningu uważności to jest taki miodowy miesiąc, kiedy ludzie, wow, ja teraz tak czuję, ale potem się często zaczynają trudności. I to jest ta właściwe, istotne bardzo, jak my się uczymy stopniowo na nie otwierać. Także to jest piękna japońska sztuka, nie wiem, czy znacie kintsugi. To był sposób jakby reperowania ceramicznych naczyń, które jak się zbiją, a były bardzo cenne, to no, jacyś bogaci ludzie prosili, żeby to naprawić i to jest inkrustowane złotem i srebrem. I słuchajcie, my jesteśmy tacy jak to. My mamy różne doświadczenia, każdy z nas, jakiś ból, jakąś utratę, jakieś odrzucenie, jakieś to, ale to jest stanowi o bogactwie. Chcę powiedzieć o moim doświadczeniu, bo głównie mówię o innych rzeczach, że poczucie tego w mojej praktyce, jakby w ramach tych lat, które mam i jakby praktyki uważności, to było to, co mnie naprawdę na niego otworzyło. I ból podczas długo wielodniowych odosobnień i bycie z tym bólem i jego jakaś zmiana. I parę lat temu też bardzo duży kryzys osobisty i prowadziłem wtedy grupę uważnego współczucia dla osób z problemami lękowymi. I ja byłem z tym. I nomen omen dwa dni temu dostałem maila od jednego z tych osób, który się dowiedział, że robi mi tę konferencję i mi napisał od serca, jakie to było ważne, że ja byłem z nimi, ale ja byłem z tymi uczuciami. I że pozwoliło też to im, te swoje różne trudności. I także jeżeli Arek, nie wiem, może gdzieś będzie to słyszał, to ci bardzo też dziękuję za tego maila. To jest rzeczywiście naprawdę ważne. Dlaczego też ważne? Bo dzięki temu mamy możliwość no, jakiejś przemiany. Tak? To jest stary taki też topos, tradycja również w Biblii, że te trudności nas zmieniają. To samo jest w praktyce uważności. Dzięki wejściu czasem w ten odchłań, otwarcie możemy. Oczywiście robimy to stopniowo i umiejętnie i temu służy to, żebyśmy mieli dobrego przewodnika, dobrego nauczyciela uważności czy terapeuta. No dobrze, kolejny taki problem czy przeszkoda. Pragnę być uważny o ile? O ile nie muszę medytować, czyli mieć formalnej praktyki. Panie Pawle, doktorze, wie pan, ja to czuję, ja oddycham, ja nie muszę, ja jestem uważna, uważny sam, ja nie muszę medytować, ja nie muszę siedzieć. No słuchajcie, no można i tak, ale mamy i dowody z doświadczenia i z badań naukowych, jest efekt dawki. Chcemy grać dobrze na fortepianie, musimy ćwiczyć. Chcemy, nie wiem, mieć muskulaturę. Tu podobnie. Trzeba. Dobrze jest siedzieć, formalnie znaleźć na to czas. To naprawdę jest ważne. To tak się nie da tego tak po prostu. To jest intencjonalne przyciąganie uwagi, trenowanie jakby uwagi i wielu innych aspektów. No, powiązane z tym jest przekonanie, które często słyszę, no, że muszę być wolny od myślenia. Muszę być takim kulturystą uważności. Umysł spokojny. W przeciwnym razie, nie, ja nie umiem medytować, ja się tego nie nadaję. Też jest takie nastawienie wśród nauczycieli jogi, wiem, że trochę z was tutaj też jest, czasem cztery, no nie wiem, pół godziny asany, którąś, nie wiem, sas głową w dół na przykład, gdzie każda kosteczka jest dokładnie takie przekonanie, że musi być idealne, bo my musimy być idealni też w naszej praktyce. Nie musimy, my nie jesteśmy idealni, nikt nie jest. I jak nosimy tą naszą nieidealność, to nas otwiera. Więc taka najczęściej definicja, do której nawiązujemy, Johna Kabat-Zinna, i tu omówiliśmy już parę aspektów. Bieżący moment, świadomość tego, co jest teraz, w sposób taki nieoceniający, a może bardziej serdeczny, życzliwy, dobry, współczujący. Ale chciałbym, żebyśmy trochę więcej czasu spędzili jeszcze na intencji, bo to jest coś bardzo istotnego, co wychodzi trochę poza uważność i chciałem to omówić, jeżeli jeszcze mogę. I to też nawiązuje do problemu, jaki mamy, który chciałem wyartykułować. Ludzie chcą uprawiać, kultywować, uważać, o ile to ich własne, partykularne cele. Ja będę bardziej wydajny, będę lepiej pracował, będę zdrowy. Na poziomie przedsiębiorstw, korporacji bywa to samo. Czyli oczekiwanie, że ta uważność zrobi coś takiego, że ludzie będą częściej w pracy i będą lepiej działać. My rozwijamy taki WWI, staramy się nie dążyć do konkretnego celu, bo wylewamy często dziecko z kąpielą. Ważne jest, jaką mam intencję, co jest pod spodem. Idźmy dalej, bo to jest ciekawa kwestia. Otóż chciałem was zapytać, tak jak tu jesteśmy, kto z was sądzi, że można uważnie celować z karabinu do drugiego człowieka? Łapa do góry. No jest trochę. Ewa, pomożesz mi liczyć, gdzie ty jesteś. No chodź, policzysz, to tak łatwo w końcu tam ile macie osób. No. Nie, żartuję. Okej, a kto z was uważa, że nie można uważnie celować do drugiego człowieka z karabinu, z broni? Też tak ostrożnie. Wiecie, że to się nie sumuje do ilości nas wszystkich, ale rozumiem, że nie jesteśmy pewni. To ja wam powiem, co o tym sądzę, nie tylko ja, bo i John Kabat-Zinn, inne osoby, mam nadzieję, że nasi wspaniali goście również. Nie można. Można być skoncentrowanym, ale nieuważnym. Dlaczego? Pod spodem uważności jest niezwykle ważna etyka.
Ale nie etyka jako wysokie, jakieś takie, wiecie, duże moralizatorstwo, tylko naprawdę intencja robienia czegoś dobrego. Ja nie mogę krzywdzić kogoś, to jest ahimsa oparta na takim niekrzywdzeniu. Oczywiście są trudne momenty, że trzeba coś czasem zrobić, żeby coś pomóc komuś innemu, ale co do zasady nie możemy. Więc to jest bardzo taki trudny temat, uczenie tego w wojsku, ale mamy trochę danych, że wojsko jak się uczy uważności, przynajmniej to są te dobre wiadomości, to żołnierze są też tacy mniej skorzy do nadużywania ciągnięcia za cyngiel, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Także etyka, i chciałem troszkę o niej więcej. No przede wszystkim zdajmy sobie sprawę, że pojęcie uważności, tak jak mamy to mindfulness, też to nie jest najlepsze pojęcie po angielsku, do tych w Pali czy w sanskrycie tam sati czy samadhi czy spryti czy inne, ale zobaczcie, że w językach generycznych to nie tylko chodzi o umysł, ale i o serce. Chodzi o pełnię serca. Ja się otwieram, jestem w bieżącym momencie nie umysłem, ale tym doświadczeniem ucieleśnionym we mnie, w moim sercu i w ciele. I tym to serce, to jest ta serdeczność, misericordia, to jest miłosierdzie, to jest współczucie. Więc to jest wpisane w uważność. My w tych regularnych treningach uważności nie robimy specjalnych ćwiczeń na współczucie, a tym niemniej ono się buduje. Mamy na to dowody naukowe, na przykład bardzo duże badanie badające mediatory efektów MBCT, czyli terapii opartej na uważności u osób w remisji, ale z historią depresji w przeszłości. Wiemy, że nie tylko wzrost uważności mediuje poprawę, spadek objawów depresyjnych, ale wzrost współczucia do siebie. Chcę dodać też miłe, że nasze badanie warszawskie, możecie, zachęcam do posterów. My żeśmy to samo zreplikowali na grupie osób aktywnie depresyjnych, czyli w epizodzie depresji. To jest też mediator zmiany. My zmieniamy relacje z naszymi symptomami, z naszym cierpieniem i to jest bardzo leczące. Okej, dwa zdania o korzeniach. No, ja uważam, że trzeba o tym mówić. To nie jest buddyzm, o czym mówię, tylko psychologia buddyjska, czyli w istocie pewien sposób rozumienia człowieka, świata i tego, jak żyć dobrze. I trzeba oddać pewną sprawiedliwość, wdzięczność do historycznej postaci, jaką był Gotama, zwany potem Buddą w momencie oświecenia. I co, czyli 2500 lat temu, i co takiego powiedział w swoim pierwszym słynnym mowie w czterech szlachetnych prawdy Budda? No powiedział nam pewien model psychoterapii czy medycyny. Mówi tak, cierpienie, czyli pewne nieukontentowanie. Cierpienie to jest za mocne słowo po polsku. Nieukontentowanie jest elementem życia. Ja nigdy nie mogę mieć tego, co chcę, coś przemija i tak dalej. I to ma swoje korzenie, ma to swoje przyczyny. Tą kluczową jest to, że ja pragnę za bardzo, by było coś innego niż jest. Że ja pragnę, że ja lgnę, że ja pożądam. A jak mi coś nie podoba, to mam awersję. Zobaczcie, badaliśmy to trochę mówiąc o uważności wcześniej. I mówił dalej, w czwartym, co chciałem podkreślić, że jest droga wyjścia. Ta droga się nazywa ośmioraką ścieżką. I to, co jest ważne, to żebyśmy sobie zdali sprawę, że tam uważność, rozumiana jako koncentracja, jako medytacja, jest tylko jej elementem. Że to się opiera właśnie na postępowaniu etycznym, na takim staraniu się być, o czym zaraz powiem, takim prawym. I rozumieniu, że to jest centralne. Wiecie co, cudowne jest to, że współcześnie nauka, dużo badań, znaczy to jest nowe dosyć jakby obszary badań naukowych, okazuje, że jak żyjemy etycznie, jesteśmy szczęśliwsi. Że to jest coś ważnego, nie tylko dla innych ludzi, ale robienie czegoś dla innych jest czymś, co nas otwiera i czyni świat lepszym i nas. I mądrość, pania jest bardzo ważna. I to jest powiązane ze sobą wzajem. I chciałbym tutaj wzmocnić to i powiedzieć też, nawiązując do nauk właśnie kochanego nauczyciela Andrew Olenskiego, że z perspektywy jakby właśnie psychologii buddyjskiej, abidharmy, mówimy o kusala i akusala. Pewne rzeczy są po angielsku by wholesome and wholesome, zdrowe, niezdrowe, że nasze myśli, nasze emocje, nasze działanie mają taki walor, czy one nas budują i innych ludzi, czy nie. I jak my praktykujemy uważność z tych niezdrowych, z naszej chciwości, to ja jestem pierwszy, to ja, my trochę to mamy też czasem w środowisku, te nasze różne sfory, swady, albo że co, to jest coś, co nie sprzyja uważności, ani temu tej naszej wewnętrznej przemianie. Bardzo ważne jest oparte na hojności, na dawaniu, na życzliwości i na szukaniu mądrości, rozumienia. Także nie tylko nasze czyny, ale intencje i jeszcze raz intencje są ważne. Także ten sila, czyli to działanie, działanie etyczne, pania, czy pradźnia, mądrość i samadhi, i koncentracja, medytacja, one są powiązane wzajemnie. Jak rozwijam jeden, to rozwija się drugi. Stąd to wszystko jest powiązane ze sobą. I znowu zacytuję Andrew, bo to jest cudowny cytat. Andrew mówi tak, że uważność jest taki drewniany klin, który wystarczająco głęboko w nasz umysł, to otworzy nas na mądrość. I w gruncie rzeczy, w uważności,
uważność nawiązuje najbardziej do praktyki vipassany, czyli medytacji wglądu. Ona nam pozwala zrozumieć, jak to jest to nasze doświadczenie i trochę jak to jest ze światem. Nam się wyraża ten taki właśnie pogłębiający mądrość aspekt, który jest jednym z kluczy do uważności. I teraz taki, no, tak myślę sobie, że to jest taki element, gdzie mamy miejsce na wpływ na świat i na transformację. W każdym momencie bieżącym. Dlaczego? No, moi drodzy, nie mamy wpływu często, co przychodzi w danej chwili. To jest uwarunkowane kulturowo, naszymi polskimi ranami, to co się dzieje w Polsce też. Nie mamy do końca wpływu na ukryte dyspozycje, to co było w dzieciństwie, w jakich rodzinach, jakie mamy geny, tak? Czy jaką myśl teraz nam przychodzi do głowy, czy jaka emocja, czy jaki ból mam w plecach. Ale mam wpływ, jak na to zareaguję. Mam na to wpływ właśnie dzięki rozwijaniu świadomości, metaświadomości. Mogę w tym momencie zareagować na to w taki sposób, który jakby buduje, można powiedzieć, zmieni tą karmę, mówiąc językiem właśnie tym antycznym, kontemplatywnym, zmieni jakby to, tą determinację, w której ja cały czas jestem w moim autopilocie, który nasila moje zamknięcie, moją izolację czy moją depresyjność. I zmienia, zmieniamy w ten sposób każdy moment de facto. To jest ta wolność, wolność ECS-u i solidarności, która nam oferuje uważność w naszym indywidualnym wymiarze, ale też w wymiarze jak z innymi ludźmi. Także w psychologii mówimy o meta świadomości, czy o meta poznaniu, czyli prawda, czy jak zaprosiłem was do takiego objęcia świadomością chwili bieżącej, tak by zdania sobie sprawy z tego, co jest. Kiedy to robimy, systematycznie, praktykujemy, zaczynamy widzieć coraz wyraźniej, jak się tworzy film, czyli to, jak my tą rzeczywistość konstruujemy. Proszę powiem, bo my konstruujemy. Jest więcej połączeń, można powiedzieć, o tych, wbrew pozorom, o tych różnych brzusznych części mózgu do kory czuciowej, czyli tej związanej z percepcją. My naprawdę konstruujemy rzeczywistość. Nam się wydaje, że my odtwarzamy. Myśli to na pewno nie fakty, ale nawet często nasze spostrzeżenia. My bardziej dzięki uważności, można by też badaniami to wysyć, mamy bardziej to czujemy, możemy mieć większą odpowiedź na to. I też co ważne, to nasze ja, ten nasze ego, które wjeżdża w każdym momencie, jak on mógł na mnie tak spojrzeć, jak on mógł to napisać. Mamy czas i miejsce na pewną zmianę i na niezlewanie się z tym. I w kontekście uważności właśnie mówimy o meta. Ja też chciałem ten slajd dać, żeby serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że mamy tu takiego wielkiego nieobecnego w naszym polskiej uważności, który nie mógł być z nami. Tomek Jankowski też mamy 12 lat współpracy z nimi naukowej i właśnie też wokół właśnie tych meta świadomości. Tomku, no, wiem, że jesteś z nami, też pozdrawiam cię bardzo ciepło. Także zostawmy to i idźmy dalej. Więc co się dzieje, jak mamy tą świadomość, rozwijamy w bieżącej chwili tego, co doświadczamy? Po pierwsze, jak coś się pojawi takiego niechcianego, to ja mogę, to ja się tym aż tak nie zlewam. Ja mogę, używamy różne słowa, decentracja, decentyfikacja, defuzja, ale chodzi o to, że ja nie jestem tym lękiem, ja nie jestem tym bólem. Ja, to we mnie jest, to gdzieś tam jest, ale niech będzie, to jest ten aspekt bardzo leczący. Niech będzie. Ja mogę pozwolić tej emocji, aby ona się pojawiła i opadła i temu doświadczeniu. Co więcej, jak to robię, to zaczynam widzieć współzależność różnych zjawisk. Nie tylko w moim indywidualnym, ale współzależność w sensie nawet wręcz powiedziałbym planetarnym. Bliskość różnych rzeczy, związek z innymi, ze sobą, z innymi życiami, ale też z innymi doświadczeniami. To jest też coś bardzo istotnego z perspektywy kontemplatywnej. My to teraz rozumiemy w jakimś sensie, jak to się może dziać i odkrywamy się na mądrość. To nawiązuje do trzech charakterystyk egzystencji właśnie w Abhidharmie, ale to jest coś takiego bardzo ludzkiego, no, że jest ta dukkha, to nieukontentowanie, że ja nigdy nie będzie tak, że będzie cały czas fajnie, że się nie da. Oraz, że moje ja takie trwałe i substancjalne jest troszkę łudą. Ja nie muszę na nim polegać, żeby się dobrze czuć w świecie. Ja mogę wiedzieć, że to się kształtuje i moment po momencie, że się zmienia. Nie wchodząc w szczegóły, to są dosyć też czasem takie trudne, złożone. No i wreszcie ta nietrwałość, ta anycza, to przemijalność, która jest nas przeraża, ale jak się czek na to otworzy, to to jest też opoka. Ten moment, nie muszę się też tak przywiązywać. To minie, ale ważne, żebym był otwarty, żebym był podłączony do rzeczywistości w tej chwili. A, no i kolejny slajd, tak troszkę do nauki, czy my, powiecie, no dobrze, no ale to trzeba być chyba, nie wiem, jak już rozwiniętym, medytować w klasztorze 100 lat. Nie, 2 miesiące treningu uważności typu MBSR, czyli programu redukcji stresu opartego na uważności, czy terapii poznawczej opartej na uważności powoduje istotną zmianę w zakresie tego, jak to nasze ja
funkcjonuje. Jest bardziej ucieleśnione, jest mniej tą opowieścią o mnie, którą mówiłem wam wcześniej, często jest opowieścią o moich trudnościach, problemach, które się wiąże na przykład z depresyjnością, a jest ucieleśnione, jest bardziej przez doznanie, przez bycie w bieżącym momencie. Mało tego, są badania, na przykład Holzel, które pokazują, że wzrost kory, to zwłaszcza jest insula, czyli kora wyspy istotna, grubość tej tkanki w takich badaniach morfometrycznych koreluje, ma związek z tym, czy jak bardzo jesteśmy odporni na przeżywanie stresu. Czyli to jest to, żebyśmy rozumieli, dlaczego my uważności często zaczynamy od body scanu, dlaczego uważna joga, dlaczego ciało. Bo w ciele jest coś, co pomaga nam transformować doświadczenie. Nie w głowie, bo głowa ma strasznie masę błędów poznawczych. Dzisiaj też trochę o tym myślę, że będziemy jakoś mówić. Racjonalizujemy, co my nie opowiadamy, ale właśnie uważność otwiera nas na świadomość, która wykracza, jest starsza i mądrzejsza niż myślenie i otwiera nas na intuicję, na doznanie, na weda, na coś takiego bardziej podstawowego, co z kolei jest, także to jest bardzo ważne. Znowu wracając do kontemplatywnych korzeni. Moi drodzy, my się skupiliśmy na dzisiaj, jutro to się zmienia, na uważności, to jest słowo klucz. Ale tak tych czynników zdrowych, psychicznych jest dużo więcej. One współwystępują, współgrają, ale to nie jest nie tylko uważność. I chcę zwrócić uwagę naszą tutaj też z przyczyn społecznych na cztery niezwykle ważne, to się nazywa cztery niezmierzoności, Brahma Viharas właśnie w psychologii buddyjskiej. To jest właśnie współczucie, karuna, metta, czyli miłująca dobroć, albo bardziej poprawnie tłumacząc, bezbrzeżna przyjacielskość i mutida, czyli radość sukcesu kogoś innego. Jakie to niepolskie, prawda? W tym naszym stereotypie tego, że nas cieszy to, jak się sąsiadowi noga podwinie albo krowa zdechnie. Ja się cieszę z sukcesów i z radości innych ludzi. To są bardzo piękne, powiedziałbym, takie wyższe emocje. Wiecie, co jest też ważnego w nich? Że jak my je rozwijamy wraz z uważnością, to one dają orientację, motywację na altruistyczną, na innych ludzi, na pomaganie. No, chcę powiedzieć, że to wyjście poza siebie jest immanentnie związane naprawdę z takim kultywowaniem uważności, które nie jest kultywowaniem, obym był lepszy, sprawniejszy i w ogóle obym był taki, wiecie, wow, duchowy. Nie, że to nie o nas chodzi. Chodzi o coś ponad nami i że to jest spuścizna ludzkości. I też jak to robimy, to rozwijamy tą równowagę wewnętrzną, psychiczną, upekka. Też bardzo ważny jest taki, myślę, że niedługo będziemy w dużej mierze operacjonalizować to jako ważny wskaźnik, można powiedzieć, uważności, taką zdolność takiej równowagi. To już się trochę dzieje, nawiasem mówiąc. No i znowu, no dobra, ale to może trzeba być buddystą czy coś. Nie, macie 8-tygodniowy trening, który robimy. Już zmienia. Ludzie, to są badania, Farba, Holzer, właśnie różnej grupy, Tony Lazarte, że no właśnie robi się to, że nabieramy te części w mózgu, które wiemy, że są za to odpowiedzialne, bardziej taką orientację na współczującą, empatyczną, mamy jakby inną teorię umysłu, mamy szerszą perspektywę. To naprawdę zmienia nas, jak robimy to, ale staramy się rzetelnie. Nawet te 2 miesiące poświęcamy na to, do czego gorąco zachęcam, jak ktoś jeszcze tego nie zrobi. Naprawdę warto. No i wracam do pytania, które wam zadałem. Dlaczego praktykujemy, dlaczego praktykujecie uważność, dlaczego tu jesteście? Pewnie różne rzeczy przychodzą do głowy. Każdy z nas ma swoje, a chciałbym jakoś, nie wiem, mieć lepszą jakość życia, być zdrowy, może mieć lepsze relacje, może jakoś być pełni. Prawda? Tak czy siak, mamy gdzieś w głowie, że to nas jakoś rozwija. A myślę, że to jest pojęcie, które było zawsze obecne jakby w myśleniu o kontemplacji, myśleniu o medytacji, jako słowo bhavan, rozwój. To jest pytanie, czy w psychologii buddyjskiej, czy w tych naukach na różnych szerokościach geograficznych, kontemplatywnych, właśnie jaki był cel tej bhavany? On zawsze się wiązał, kultywowanie uważności, ale współczucia, właśnie szacunku, mądrości, etyczności. Służył do pewnej przemiany, najlepiej trwałej. Uwolnienia, czy też wyzwolenia, a propos wolności i solidarności. Coś, co możecie głównie kojarzyć, a znowu jakieś takie buddyjskie, nirwana, nibana. Nie. To jest obecne, bardzo ważne właściwie na całej szerokości, w całym globie. Przecież mamy to też w tradycji judeochrześcijańskiej, wśród mistyków, święty Jan Krzyża chociażby, mistrz Eckhart. Mamy to w judaizmie, mamy drzewo życia, mamy tańce derwiszów, mamy zjednoczenie z Allahem w sufizmie. Tak? Jest coś takiego, że my czujemy, że jest coś ważniejszego od nas i coś takiego, jakaś wspólna świadomość. I takie obrazy, które mamy, metafory czasem w tekstach kontemplatywnych, że my się tak naprawdę różnimy. Wiecie co, jak dzban zanurzony w oceanie, woda w nim wydaje się, że jest różna niż ta, która jest naokoło.
To jest ta sama woda. Jak rozwijamy uważność, zauważamy, że my się nie różnimy. I stąd też mamy takie współczucie. Ktoś na nas wrzeszczy, ale my wiemy, że pod spodem tego wrzasku jest lęk. Może być jakaś rana. Już nie musimy tak od razu reagować też z pięści. Możemy jakoś, dobrze by było. I uważność nam daje na to szansę. Ale ważne pytanie. Czy my to robimy, żeby siebie uwolnić? Żeby mój mózg i umysł się zmienił? No nie do końca. To było i jest w tradycji, właśnie w tradycji kontemplatywnej, aby uwolnić inne istoty od tego cierpienia, od dukki. Że jest droga do uwolnienia się z tego naszego zagwatmania, ułudy, ignorancji, cierpienia, zamętu. I że to jest bardzo, i to jest wezwanie. To jest wezwanie też na tej konferencji. Co zrobić w tym świecie, w tym chaosie politycznym, tych zmianach klimatycznych, prawda, tym demografii, która jest zagrażająca, tej jakiejś takiej wrogości. Jak możemy wesprzeć pewną transformację, wychodząc, traktując uważność jako pewien element czegoś szerszego, do czego, co możemy wnieść dla świata, dla wszystkich istot, nie tylko dla ludzi. No i znowu, czy mamy jakieś dowody, że rzeczywiście następuje trwała przemiana? Mili Państwo, dzięki między innymi takim naukowcom jak Richard Davidson i wielu innych, mamy dowody. Osoby, które praktykują co najmniej 10 tysięcy godzin wysokiej jakości medytacji. Niektórzy z nich po 30 parę, jak Mingu Rinpoche i tak dalej. Czy Matthew Ricard, najszczęśliwszy człowiek na świecie. To jest ciekawa postać. Bardzo dużo mówi o współczuciu. Mam nadzieję, że dzisiaj o nim będzie. Chcę powiedzieć też, że zapowiedzieć, że Ewelina, która będzie mówić o altruizmie. To jest bardzo ważny temat. Bardzo, bardzo mi zależało, żebyśmy o nim też mówili. Jak możemy właśnie bardziej efektywniej pomagać, otwierać, co możemy robić. Nie? No chcę powiedzieć, że to, co mamy w badaniach naukowych, takim, tu akurat jest przy pomocy EEG, no to się okazuje, że są bardzo wysokie oscylacje, bardzo szybka aktywność, której normalnie nie mamy w mózgu, taka bioelektryczna. Ale ona u mnichów jest podczas medytacji, ale również spoczynkowo. Ich mózg działa inaczej. Nie ma czasu wchodzić w szczegóły ale tych różnic, ale jest jedno też ważne dla toku rozumowania, z którym się z wami dzielę. Mamy na przykład dowody na to, że podczas medytacji współczucia u osób, którzy dużo medytują, jest pobudzana kora motoryczna. Czyli jakby ta kora, która odpowiada za to, że ruszamy się, podnosimy rękę, medytacji współczucia. Co to oznacza? Że naprawdę, jak ja rozwijam uważność, to naprawdę powoduje impuls do działania. Czy to nie jest tak, jak my czasem, a jestem współczujący, dobra, wpłacę 10 zł, jak najlepiej się od tego cierpienia, bo go przeżywam, jak patrzę, jak ktoś cierpi, oddzielić. My często reagujemy z empatii, ale tak naprawdę nie w sposób taki do końca mądry pomagając. To jest bezwarunkowy impuls do działania. Tak? To nie jest coś, co jest obserwowane u osób, które trochę medytują, czy dwa miesiące, ale to się rozwija w nas, ta bezwarunkowa chęć niesienia pomocy. Także to nie jest przegadanie. No i nie wiem, jak mi idzie, ale Boże, to już kończę. Pytanie, przepraszam swoją drogą, ale no, chciałem się z wami podzielić. Czy mamy jakieś dowody naukowe? Powiem szczerze, że nie ma ich dużo. Byłem zaskoczony. To jest w ogóle coś takiego, myślę, ważnego w kolejnym kroku, żebyśmy mieli więcej dowodów na to, w jaki sposób uważność wpływa na przemiany społeczne i jak promuje je. No więc znowu, o tym już mówiłem. Globalne wyzwania, zmiany klimatyczne są na czerwono, bo są poważne, naprawdę naukowe estymacje, że paręnaście lat i będzie kataklizm, jak czegoś nie zmienimy, jeśli chodzi o efekt cieplarniany, ale inne. No, potrzebujemy działać. To nie jest tak, że możemy to odkładać, to nie wiadomo kiedy. Samotność na przykład. To jest paradoks. Co 20% nas jest samotnych, przynajmniej w takich badaniach amerykańskich. 60% ludzi w związkach i małżeństwach jest samotnych. Teraz takie kapitalne badanie, najdłuższe prospektywne od 1938 roku na Harvardzie, Harvard Adult Development Study. Co ono pokazało? Nie cholesterol, nie dziesiątki innych wskaźników medycznych, ale to, jaką mamy jakość bliskiej relacji, jest predyktorem naszego zdrowia i długości życia w wieku 75 lat. Naprawdę jest najważniejsze, jak my jesteśmy, czy jesteśmy autentyczni, czy możemy dać wsparcie, czy możemy otrzymać wsparcie, czy możemy być blisko kogoś. Klucz. I teraz, czy uważność się z tym wiąże? Mamy dowody. I ta medytacja uważności, czyli powiedzmy taki nawiązujący do Vipassany, jak i do Loving Kindness Meditation, czyli mety miłującej dobroci, one obie zwiększają poczucie powiązania i bliskości z innymi ludźmi. Również wiemy, że programy, to jest mindfulness-based relation enhancement, czyli takie nakierowane na pary powodują zwiększenie jakości, takiej bliskości w relacji, lepsze radzenie z konfliktami, stresem i tak dalej. Wiemy też, chociaż dziwiłem się tych badań, aż tyle nie ma,
może to nie są wszystkie, które są swoją drogą, ale że mamy dowody na to, że uważność sprzyja tej orientacji altruistycznej, że my chcemy pomagać rzeczywiście i to nie tylko w sensie treningów, ale tak zwana dyspozycja czy cecha uważności, którą też możemy mierzyć. Coś takiego, jak naturalnie mamy większą bądź mniejszą łatwość bycia uważnymi, to się wiąże z altruizmem, z chęcią pomagania, wychodzenia poza siebie, a znowu bardzo ważny dla nas dzisiaj problem uchodźców, tych migracji. To wiecie, co się dzieje i co jest mówione przez różnych ludzi w tym kraju na poziomie już, tak powiem, że wiecie, co mam na myśli, o uchodźcach. Jak rozwijamy uważność, to mamy więcej współczucia i chcemy okazywać pomoc dla innych ludzi, więcej rozumienia. Mało tego, jak my jesteśmy odrzucani, alienowani, jesteśmy traktowani z buta, tak jak niestety część osób jest, to mamy jakoś lepiej sobie z tym radzimy. Bardzo to jest ważne. To jest taka nadzieja, że włączenie uważności w programy na przykład przeciwdziałania mowie przemocy, hate speech czy wykluczaniu, odrzucaniu może być pomocne. Czyli współczucia i praktyk związanych z rozwijaniem współczucia. No i to, co jest ważne, bo część z nas po prostu jest też terapeutami, psychologami, lekarzami, nauczycielami. Wiemy, że jak rozwijamy uważność, rozwijamy współczucie. A to współczucie jest tym niezwykle leczącym i zbliżającym interpersonalnie. To się dzieje, zwłaszcza Shapiro dużo badań na temat opublikował. Już mówiłem wam wcześniej, to jest też coś, co się dzieje w programach, które nie są nakierowane na rozwijanie sensu stricte współczucia. Ono jest elementem uważności. Być może Julia będzie troszkę inaczej o tym mówić, ale dzielę się tym, jak ja to widzę. No i wreszcie, to już naprawdę w zasadzie prawie koniec. Są dowody ważne dla naszej planety. Jeżeli jesteśmy uważni, to czujemy większą bliskość z przyrodą, bardziej o nią dbamy. Czujemy większe takie chęć proekologicznego działania. Słuchajcie, jest jedna rzecz, z której się strasznie cieszę. Jak wiecie, było pytanie, co chcecie jeść w ramach cateringu. No i nieprzypadkowo mamy jedzenie wegańskie. To nie znaczy, że my w zarządzie tutaj fundacji generalnie, większość z nas przynajmniej jest wegetarianami, ale większość z nas na sali też. Ja się strasznie cieszę, wiecie co, bo ja mam taki swój własny wskaźnik, jak ludzie tak mówią, defety w Polsce, te przemiany, co się dzieje na świecie, źle. Mówię, słuchaj, jedna rzecz, która mnie napawa optymizmem, mieszkam w Warszawie, Warszawa jest mekką jedzenia wegańskiego, że jest coś takiego, że mamy jakąś wrażliwość na to. Ona może płynąć z różnych pobudek, może i z mody, ale też z jakiegoś znaczenia, no jednak poszanowania innych istot, jakiejś ekologii, różnych innych rzeczy. To wy jesteście tego świadectwem również, my jesteśmy. O zdrowiu na pewno Mark będzie mówił więcej, a już nie jestem po czasie, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz powiedzieć, tak trochę też mówiąc o uważności bardziej, trochę jak to jest też z perspektywy powiedzmy badawczej. To naprawdę nie jest panaceum na wszystko. To, co najwięcej, jak widzicie, jest w środku. Im bardziej tłuste, tym powiedzmy więcej badań, ale de facto to jest niepewne. Nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że to działa na pewno. To jest za mało metaanaliz, za mało, nie tylko jedno pojedyncze badanie, ale metaanalizy popychają naukę do przodu. A te, co mamy, najbardziej poprawy i owszem. Także to miejmy trochę pokory w tym. To nie mamy dowodu, że te interwencje oparte na uważności są lepsze od innych aktywnych, typu terapia poznawcza czy nawet leki, ale to jest niesamowite, że nawet trochę rozwijanie uważności naprawdę nas wyciąga z różnych problemów zdrowotnych i zmienia nas. I to jest to wezwanie, z którym tutaj jesteśmy, mam nadzieję, i będziemy dalej, więc chciałbym nas, no właśnie, że, no prawda, że to nie tylko nam indywidualnie, ona nas wzywa do działania i otwiera nas na innych ludzi i na przemianę i jakąś więcej tych ciepłych, płynących serca uczuć do innych ludzi i do świata i oby to się tak działo dalej, oby tak było. No także dziękuję bardzo. Dziękuję.